Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 120 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was pojawi się Norman Parke w takiej wersji 2.0 trochę poprawionej. Mam nadzieję, że taka wersja odświeżona się Wam spodoba. Jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to tutaj zmieniłem na zapaśnika Rembaio, już Wam pokazuję. Wcześniej był to zapaśnik Dominator, teraz zmieniłem zapaśnik Rembaio, ale wiadomo, że te typy zawodnika to możecie sobie przełączać jak chcecie, w zależności od tego, w jakiej formule będzie pojedynek, to możecie sobie te typy zmieniać. Ja tutaj bazowo wybrałem zapaśnik Rembaio, bo jego bazowy styl walki to jest judo. No tutaj judo nie mamy do wyboru. Tak, przejdźmy sobie do informacji ogólnych, tutaj możecie sobie skopiować. Proszę bardzo. Postawa walki Damian Maia zostaje tutaj bez zmian. Przejdźmy sobie dalej. Do ustawienia wyglądu. Tutaj się troszeczkę zmieniło w porównaniu do tej pierwszej wersji. Włosy ustawiłem 28. Ja wiem, że na ostatniej gali Fame MMA Parke miał tutaj włosy trochę zmienione. Ten kolor był inny, ale ja ustawiłem ten bazowy, no bo nie ma takiego koloru, jakie Stormin ma w tym momencie. No dobrze, ale tutaj ma włosy 28, brwi numer 6. Zarost tutaj nie ustawiałem żadnego. Owłosienie ciała tutaj wziąłem numer 3. Kolor włosów tutaj macie taki. Aha, tutaj jeszcze był taki. No ale to nie do końca. Ok. Tutaj ustawiłem czarny. Brwi też czarny. Zarost czarny. No i owłosienie ciała kolor czarny. Przejdźmy sobie dalej, moi drodzy, do ustawienia głowy. Tutaj szablon numer 23 wybieramy, też bez większych zmian, jeżeli chodzi o szablon. No, w modelowaniu jest kilka zmian. Tutaj macie ustawienia głowy, brwi, oczy, policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta. No i na końcu wargi. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o kolor oczu, no to tutaj, moi drodzy, ja tutaj za bardzo nie zmieniałem, bo wydaje mi się, że jest to taki brązowy, ewentualnie ciemny brąz, bo ma ciemny kolor oczu Norman. Więc zostańmy przy tym brązowych. Jeśli chodzi o tułów, no tutaj tułów zostawiam też ten sam, chociaż zastanawiałem się jeszcze nad ciałem numer 4, więc jeżeli to Wam się nie podoba, to możecie sobie wziąć to ciało numer 4, też będzie w porządku. No ja zostaję przy tym. Jeżeli chodzi o skórę, no to tutaj ustawiłem odcień numer 1. W wersji pierwszej tutaj odcień był na 5 ustawiony, czy tam na 4, no ale jest to trochę za ciemno, jednak Norman Parke tutaj ma ten kolor skóry taki jasny. No dobrze, tatuaże. Kolejna rzecz. Też kilka zmian było w tym przypadku. Coś dodałem, coś zabrałem. I teraz tak, pierwszym tatuażem jest oczywiście portrety numer 7. To jest ten tatuaż, który ustawiacie tutaj na lewej stronie klatki piersiowej Normana. Kolejnymi tatuażami to jest tatuaż celtycki Trybal 3. To jest ten tatuaż, po prostu musicie zmniejszyć do takiego rozmiaru, jaki ja tutaj mam. Prawda? A później raz, dwa, trzy, 4 razy go lewym analogiem po prostu naciskacie na ten pierwszy tatuaż i go kopiujecie raz, dwa, trzy, 4 razy. Chodzi o to, żeby był bardziej widoczny. Kolejnymi tatuażami, moi drodzy, na głowie i tułowiu są tutaj szramy. Tutaj z tej perspektywy możecie nie widzieć, ale wybieracie sobie zwierzęta 25 i tutaj, o, widzicie, to jest coś takiego. To jest ten tygrys, tylko tutaj jest, o, bazowo to on jest taki, prawda? Przystawiacie go sobie na bok, zmniejszacie do tego rozmiaru i naciskacie dosłownie, o, 3 razy, no 3-4 razy naciskacie sobie ten guzik, żeby zmniejszyć tą przejrzystość i ustawiacie na czole. Kolejny tatuaż jest ten sam, tylko tym razem ustawiacie go tutaj pod policzkiem, tylko nie prosto, tylko tak, o, widzicie, żeby tak pod skosem było, o, w tym miejscu. Kolejny tatuaż to jest też w to samo miejsce, ale po drugiej stronie też pod takim lekkim skosem, żeby te obtarcia były widoczne. Nowym tatuażem, którego nie było w wersji 1.0, jest ten tatuaż tutaj. Tak, widzicie, pod lewym uchem Normana Parka i to jest tatuaż celtycki Trybal 16. I ustawiacie go w tym miejscu i robicie to samo, co robiliście, jeżeli chodzi o ten tatuaż na dole z tym ptaszkiem takim. Tutaj robicie, po prostu kopiujecie dwa razy, żeby to było bardziej widoczne. I ostatnim tatuażem, jeżeli chodzi o głowę i tułów, to tutaj wybrałem tym razem Irezumi 3 i ustawiłem tutaj na korpusie po lewej stronie, moi drodzy. Przejdźmy dalej. Tutaj na tym lewym ręku się zmieniło to, że pierwszym tatuażem, jaki wybierzecie, jest kształt 9. I chodzi o to, że ten kształt 9 po prostu on bazowo będzie tak, prawda? I naciskacie trójkąt, żeby te ciemniejsze pojawiło się na górze i ustawiacie na granicy tutaj tego ramienia z ciałem. I tyle, nie? I rozciągacie ewentualnie sobie. Kolejny tatuaż to jest portret 9. Ustawiacie go na ramieniu, tak jak tutaj u mnie, w ten sposób, żeby tutaj z tyłu tak tutaj dotykało, tutaj z przodu tak. I zostawiacie. Ostatnim tatuażem na tym ręku jest Irezumi 3 i jego ustawiacie po prostu tutaj na tym przedramieniu. I chyba w sumie tyle, tutaj więcej tatuaży nie ma. Ubrania tu ustawiłem po prostu, wale tu do niebieskie, zwykłe spodenki, rękawice UFC. No emotki sobie możecie ustawić według siebie. Mam nadzieję, że taka moja interpretacja Normana Parka w wersji 2.0 się wam spodobała. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. I oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. A ja dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej!